Cześć! Dzisiaj będzie znowu sprawa kryminalna i historyczna jednocześnie. Na dodatek sprawa powiązana mocno z Krakowem. Sprawa z XVI wieku. Pełna naprawdę krwawych zwrotów akcji. A będzie opowiadać ona o zbrodniach burmistrza tego miasta. Burmistrza Krakowa. Człowieka, który w Radzie Miejskiej Krakowa zasiadał przez 40 lat. Burmistrza Erazma Czeczotki. Czeczotkę nazywano krwawym burmistrzem, a nawet krakowskim Borgią. Nie bez powodu. Ale zacznijmy od tego, kim w ogóle był, skąd się w Krakowie wziął, bo nie był on Krakusem. Pochodził z Wielkopolski. Można by pomyśleć, że skoro przez 40 lat utrzymywał się na tak zwanym stołku, to no, może miał jednak jakieś pozytywne cechy, ale przecież wiemy, jak to bywa w kręgach władzy. Nie tacy już utrzymywali się przez dziesięciolecia u władzy. Nie będę wymieniać nazwisk, ale wszyscy je znamy. Mimo, że byli strasznymi sukinkotami. Nie inaczej było z Czeczotką, zwłaszcza, że XVI-wieczny Kraków to było miejsce pełne występku, zbrodni i korupcji. O XVI-wiecznym i w ogóle dawnym Krakowie być może kiedyś jakiś tam jeszcze podcast nagram. Jest to mi temat bardzo bliski. Ale tymczasem opowiem wam o tej jednej sprawie, zwłaszcza o pewnej ofierze burmistrza Czeczotki, pewnym magistrze Franciszku Wolskim. Czeczotka umocnił się na swojej pozycji w mieście także dzięki temu, że ożenił się odpowiednio, spowinowacił z Montelupim, a na dodatek został w pewnym momencie nobilitowany przez samego kanclerza koronnego. Odtąd pisał się ze Szlachecka, na nazwisko przyjął szlacheckie Tłokiński, ale nie będziemy go tak nazywać. Nie żeby szlachectwo było jakoś szczególnie nobilitujące, bo ja tak wcale nie uważam, ale zostańmy przy Czeczotce. Czeczotka pod swoim adresem prestiżowym na ulicy Świętej Anny urządził sobie łaźnię i wcale niekoniecznie dlatego, by się w niej kąpać, ale by się tam spotykać z kobietami. Oczywiście bycie żonatym niczym mu w zupełności nie przeszkadzało i o tej łaźni wiemy nie tylko z jednego źródła, ale z kilku, nawet ze źródeł kościelnych, ponieważ kiedyś potwierdzają jakby istnienie, no cóż, burdelu, nie da się tego nazwać inaczej, u burmistrza Czeczotki, także za księgi parafialne, ponieważ zainteresowany sprawą ówczesny biskup nakazał księżom jej zbadanie. Ustalono, i tu cytuję, burmistrz Czeczotka jawnie utrzymuje kilka nałożnic, płodząc z nimi dzieci, i w domu swem utrzymuje łaźnię, w której się z publicznymi dziewkami kąpie, nie pomnąc na wstyd i bojaźń pańską. Głośne były sprawy, w których Czeczotka prywatne sprawy załatwiał przy pomocy służb miejskich. I nie inaczej było z Franciszkiem Wolskim, jedną z jego najgłośniejszych ofiar, bo był to jeden z bardziej spektakularnych procesów w dziejach miasta. Sam proces może nie był spektakularny, ale sprawa i jej reperkusje były. Franciszek Wolski był magistrem filozofii i nauk wyzwolonych oraz przełożonym szkoły Świętego Ducha. Jak pisano, był to młodzieniec znamienitego umysłu, chociaż nieco swawolny. Nieco swawolny to taki eufemizm ówczesny na to, że czasem wdawał się w bójki i obił komuś mordę. Ale faktem jest, że miał on szerokie znajomości w kręgach uniwersyteckich, chociaż te kręgi uniwersyteckie, krakowskie, wówczas wyglądały może nieco mniej prestiżowo, niż by nam się wydawało. Niemniej tutaj nagram o tym osobny podcast, bo o sprawie między studentami krakowskimi a miastem, bo to też jest ciekawa opowieść. Ale uniwersytet nawet wtedy posiadał pewną autonomię, swoje władze i sądy, i raczej jeśli któryś z jego magistrów
uwikłał się w jakąś sprawę kryminalną, to było w prawie napisane, że najpierw ma się zająć sąd uniwersytecki nim. Mówię o tym, bo to jest bardzo ważne dla tego tematu. W każdym razie magister Wolski, filozof, w Krakowie jakby był znany z tego, że no, kobiety to on lubił, ale nie był znany z tego, żeby komuś krzywdę robił, to znaczy tym kobietom zwłaszcza. Miał liczne kochanki, rzecz jasna. Często się gdzieś tam awanturował, jak to filozof, no wiecie, tam płocha głowa. W każdym razie początek sporu między Wolskim a burmistrzem Czeczotką to była właśnie rywalizacja o wdzięki kobiety. Miała ona na imię Anna Waliszewska. Była wdową po rzeźniku, którego podobno sama otruła, ale tak mówią tylko jedne źródła, więc nie wiem, mogły to być równie dobrze plotki, która przez dłuższy czas pozostawała w, powiem taki eufemizm, bliskim związku z Czeczotką. No ale cóż, no to ona też może lubiła zmieniać partnerów, jej sprawa, i zerwała z Czeczotką i upodobała sobie młodszego od Czeczotki Franciszka Wolskiego. Na razie, jak widzicie, nie widzimy żadnego problemu. No ludzie się schodzą i rozchodzą. Niemniej Czeczotka miał ego jak stąd do księżyca. I pewnego dnia zaszło takie nieszczęście, że nie tylko Czeczotka spotkał się w drzwiach swojej kochanki z Wolskim, ale także Wolski wywalił Czeczotkę za drzwi, kiedy ten po dobroci nie chciał odejść, bo Anna Waliszewska już jakby z Czeczotką nie chciała nic mieć do czynienia. A kruche było to ego tego Czeczotki. Tak to już jest w przypadku brutali zazwyczaj. I Czeczotka poprzysiągł zemstę. Realizacja miała nastąpić nie inaczej jak przy pomocy swojej jurysdykcji. Potrzebował tylko godziwego pretekstu, by Wolskiego aresztować. A jak Wolski, jak wspominaliśmy, nie należał do, że tak powiem, ludzi oddanych wyłącznie miłości do ksiąg, dlatego udało się Czeczotce sprowokować zatarg między magistrem nieszczęsnym a miejskimi pachołkami. Ile jest prawdy w tym, że rzekome zdemolowanie przez niego i pachołków izby na ratuszu, wybicie okien, których miał dokonać Wolski, było dziełem samego Czeczotki, nie wiadomo. W każdym razie pretekst się znalazł. Erazm 19 listopada 1567 roku zorganizował podstępnie, że tak powiem, zaproszenie dla Wolskiego na ulicę Świętego Jana przez pewnych mieszczan, gdzie Wolski został aresztowany i zaprowadzony przez miejskich pachołków do więzienia ratuszowego. Tylko że zarzuty stawiane Wolskiemu były głupie, ogólnikowe, gołosłowne i żadne. Najpoważniejszym było to, że wtargnął na ratusz, wyłamał okna, pobił i poranił pachołka miejskiego. Jeśli to zrobił, to rzecz jasna niedobrze, ale przyznajmy, że nikogo nie zabił. Postępowanie przeciw Wolskiemu prowadzono, delikatnie rzecz mówiąc, w pośpiechu. Nie pozwolono mu się bronić, nie pozwolono mu nawet powołać świadków. Ba, władze miejskie posunęły się nawet do tego, że zastosowano wobec magistra tortury, aby wydobyć zeznania, które miały uzasadnić wyrok śmierci. Nie zważano także na to, o czym mówiłam wcześniej, na wzburzenie studentów, a także protesty władz uniwersyteckich, które uważały, że toczone na ratuszu postępowanie jest niezgodne z prawem, bo to one powinny prowadzić postępowanie jako pierwsze, a potem ewentualnie przekazać magistra miastu. Nie pomogło przysłanie przez rektora Akademii Specjalnej delegacji na ratusz z żądaniem respektowania praw sądu rektorskiego. Czeczotka miał to w dupie. Sąd krakowski pod naciskami oczywiście Czeczotki i za aprobatą pewnego brata wojewody, znanego pijaka, wydał decyzję. Postanowiono ukarać Wolskiego śmiercią, a wyrok wykonać niezwłocznie.
Po odczytaniu wyroku wyprowadzono go przed ratusz, a pod starości ten pijak, brat wojewody, zawołał do kata, który świadomy był niewinności magistra. Kat podobno drżał na całym ciele, także miecz wypadł mu z rąk. I tutaj mamy relację szczegółową z przebiegu egzekucji. Kat za pierwszym razem zamachem z góry na dół ciął w głowę stojącego jeszcze Wolskiego. Uderzywszy drugi raz poziomym ruchem trzymającego się jeszcze na nogach magistra, zranił go lekko w szyję, ale mu głowy nie odciął, a wówczas rozwścieczony spod starości krzyknął: rozciągnij go na ziemi, bij, rąb, kopaj, zakłuj jak umiesz, tak morduj tego łotra, bo nie chce umrzeć. Gdy nieszczęsny magister upadł na ziemi, jeden z pachołków przytrzymał jego głowę, a kat niejednym cięciem miecza, jak to lege artis powinno się odbyć, lecz rżnąc jakby piłą zranioną szyję, odciął wreszcie głowę od tułowia i na bok ją odrzucił. Pod starości krzyknął wtedy do czeczotki: masz, czego chciałeś, czeczotko. I to był początek tumultu, bo jeszcze tego samego dnia zebrane tłumy studentów uderzyły na ratusz. I po rozpędzeniu pachołków miejskich siłą zabrano z podziemi ciało Wolskiego, które przeniesiono do kościoła franciszkanów, i rozpoczął się oczywiście tumult przeciw sprawcom zbrodni. Studenci, żacy, goniąc burmistrza, z mieczami uczyli, że tak powiem, wołali: bij, zabij, podobno. Z rusznic i łuków nań strzelając, mieczami, kordy i innym zbrojnym narzędziem nań bijąc, aż on przed gwałtem w dom sławetnego Fołtyna Krokiera, rajcy krakowskiego, ustąpić musiał. Czeczotka schronił się u rajcy, u jednego z rajców, a reszta wróciła na ratusz i tam przez kilka nocy się chronili, a tymczasem studenci dobijali się do domu Krokiera. Potem napadli na dom czeczotki, z rusznic, arkebuzów, łuków strzelając i kraty w oknach wyłamując, kamieniami, cegłami tak na dole, jak i na górze ciskając, a opowiadając jego zabić. Tak, iż szkodę jemu wielką uczynili. No, trzeba przyznać, że jest dosyć interesujący, skąd arkebuzy, rusznice i łuki mieli studenci, ale ja tam, no nie wiem, co tam robiono wówczas w bursach. Pewnie, znaczy trochę wiem, ale nie sądziłam, że są do tego potrzebne arkebuzy. W każdym razie zamieszki studenckie trwały nieprzerwanie 10 dni. 10 dni tumultu na krakowskich ulicach, właściwie głównie w centrum, w okolicy ratusza i domu Krokiera oraz Czeczotki. Krakowskie władze oczywiście chroniły dom Czeczotki, który zresztą leżał przecież nieopodal uniwersytetu, jeżeli ktoś zna topografię Krakowa, no to ulica Świętej Anny jest bardzo blisko zabudowań tych pierwotnych uniwersyteckich. Rozstawiono nie tylko straże miejskie, ale powołano także 200 ludzi z tak zwanego pospólstwa, by chronili, a co ciekawe, te wybite w domu czeczotki, bardzo kosztowne wówczas szyby, naprawiono na koszt Rady Miejskiej. Także Czeczotka nie zbiedniał od tego, że zamordował Wolskiego. Następną sprawą był pogrzeb Franciszka Wolskiego, który odbył się dopiero 16 grudnia, czyli prawie miesiąc po jego śmierci, bo tak długo czekano z tym, by odrobinę nastroje w mieście się uspokoiły. Tłumy młodzieży, księża, mieszczanie wzięli udział w pochodzie żałobnym, który ruszył z kościoła franciszkanów na rynek. Tutaj przy wynoszeniu zwłok z kościoła odczytana została w imieniu studentów protestacja przeciw dokonanej zbrodni. Następnie na czterech rogach rynku ogłoszono przy dźwiękach trąb nazwiska głównych sprawców, oczywiście Czeczotki, razem z nazwiskami rajców. Zwłoki pochowano na cmentarzu Świętego Ducha. Co na to władze krakowskiej akademii? No nie tracili na początku nadziei, że winni samowolnego rozlewu krwi zostaną ukarani, ale nadzieje okazały się płonne. Biskup krakowski był po stronie
miasta, rządu. On odmówił popierania protestów akademii, bo jak kościół, że tak powiem, sojusz tronu z ołtarzem nie trwa od dziś. Cóż, kościół nie opowiedział się po stronie zamordowanego, ale po stronie mordercy. Pozostała akademikom jedynie droga do króla. Problem polegał na tym, że królem był wtedy Zygmunt August i nie przyniosło to specjalnie rezultatu, bo po pierwsze Zygmunt August był wtedy na Litwie i najpierw dotarły do niego skargi rajców miejskich na studentów, a dopiero potem skargi akademii. Król nakazał rektorowi akademii zaprowadzić porządek na uniwersytecie i upomniał, by strzegany był zakaz noszenia broni przez studentów. Najwyraźniej to był problem. I mieli mieszkać oczywiście wyłącznie w bursach, nosić przepisowy strój. No, zajął się technikaliami, formalnościami. W dupie miał zamordowanego Franciszka. Co ciekawe, w tym samym czasie, kiedy toczyły się te pertraktacje, rejestr wydatków krakowskiej Rady Miejskiej w roku 1570, czyli z okresu, gdy sprawa ostatecznie stanęła przed Sejmem, zawiera parę interesujących pozycji. Na przykład królowi podarowano prezent na kwotę 850 florenów od miasta. No wiecie, prezent dla króla. A podkanclerzy koronny otrzymał 300 florenów za popieranie interesów miasta. Może to była oficjalnie zanotowana łapówka? Ja nie mówię, że była, ale pewnie była. Krakowskie władze miejskie zostały oczywiście przez króla uwolnione i przez Sejm od winy i kary za ścięcie Wolskiego. Za to rzucili ochłap. Niewielkim zadośćuczynieniem miało być zapłacenie odszkodowania matce Franciszka Wolskiego w kwocie 100 florenów. No, dostała mniejsze odszkodowanie niż król łapówkę za śmierć swojego syna. Oczywiście Czeczotka wyszedł z tego suchą stopą, dom mu naprawiono na koszt miasta. Opiszę wam jeszcze dwie krótkie sprawy związane z Czeczotką, choć nie są to dwie jedyne sprawy związane z Czeczotką. Obie dotyczyły kobiet. Czyli właściwie tak samo jak w przypadku Wolskiego, chuć była przyczyną głównych zbrodni. Jedna z tych spraw to była kwestia pewnego handlarza rybami, Jarochowskiego, który miał swój interes, który prowadził przy pomocy dwóch posługaczy. Żona jednego z tych posługaczy spodobała się Czeczotce, co już jest problemem pierwszym, bo wiemy, że to nie jest dobrze spodobać się Czeczotce. I ten postanowił ją zdobyć. Kazał swoim ludziom starym, dobrym sposobem sprowokować bójkę z pomocnikami Jarochowskiego właśnie. I co zrobił? Uznano, że to jest wina tychże pomocników, aresztowano ich i szybciutko ścięto. Oskarżono ich o czynienie gwałtu publicznego. W ten sposób kobieta atrakcyjna, która mu się podobała, stała się wdową i szybciutko trafiła do rezydencji Czeczotki w roli kochanki. Później Rada Miejska po decyzji Sądu Sejmowego z kolei zarządziła odszkodowanie za stratę męża dla żony, ponieważ uznano znowu, że został ścięty niesłusznie, ale burmistrz naturalnie nie wypłacił jej pieniędzy. Druga sprawa, taka bardzo rzeczywiście dramatyczna, to była żona z kolei Pawła Kucharza, niejaka Małgorzata z Grzegórzek. Czeczotka upatrzył ją sobie. Najechał wraz z swoimi kumplami jej dom i ją uprowadził oraz umieścił w lochach ratusza. Argumentował, że stało się to w wyniku jakichś malwersacji, jakich mieli się oboje małżonkowie i ona i jej mąż dopuszczać, ale nie wyjawił jakich i dlaczego w areszcie znalazła się tylko kobieta, a nie także jej mąż. Świadkowie wezwani przez Czeczotkę to byli ustawieni. Osądzali Małgorzatę o jakieś dziwne przestępstwa. Sprawa ciągnęła się tygodniami, a kobieta nadal siedziała w ogóle z kryminalistami, całkowicie zależna od decyzji burmistrza, w lochu
I stała się tam, że tak powiem, łatwym celem seksualnych fantazji czeczotki. Niestety źródła nie mówią, jak się zakończyły te sprawy. Czy Rajca osiągnął swój cel? Podejrzewam, że tak, bo nikt się mu nigdy nie sprzeciwiał, zaraz będę o tym mówić. I czy kobieta wyszła z lochu i jeśli tak, to w jakim wyszła w stanie? W pewnym momencie jego otwarte popełnianie zbrodni zaczęło mierzić nawet jego kumpli. Ale miał na tych kumpli mnóstwo haków, więc też nie było to łatwe, by go pokonać. W każdym razie jego koledzy, w tym Rajca Stefan Haller, wytoczyli w 1578 roku przed królem, bo już wtedy był królem Stefan Batory, liczne oskarżenia przeciwko czeczotce. Rezultat był taki, że Hallera uznano winnym, a nie czeczotkę. Zabrano mu radziectwo i musiał przepraszać przed królem Stefanem za osądzanie czeczotki. Zarzucono mu również, że chciał pozbawić czeczotce, że chciał pozbawić życie Rajce Wacława Chodorowskiego. Zarzucano mu, że ściął bez powodu ucznia gimnazjum, za co skarb miejski musiał zapłacić matce 700 zł odszkodowania. No rzeczywiście pewnie bardziej bolało to, że musieli zapłacić. Że nie wspomnę oczywiście o tych wszystkich gwałtach na kobietach, których się dopuszczał. Wszystko to padało w próżnię. Czeczotka miał tyle znajomości i tyle haków na wszystkich, że trząsł Krakowem. Rajca Marcin Urbankiewicz w 1582 roku, czyli jak widzimy mijają kolejne lata, wnosi skargę o prowadzenie niemoralnego życia. Cytuję tutaj zarzut. Krom bojaźni Bożej i wstydu ludzkiego obyczajem pogańskim i tureckim, chowając sobie po kilka wszetecznic i z nimi się płodząc. Nikogo to nie obeszło. Jedyne, co kogoś obeszło, to, jak się pewnie domyślacie, chodziło o kasę. To znaczy, był taki jeden moment, że musiał, że król Stefan Batory zarządził kontrolę miejskich wydatków i wyszło, że tam sporo malwersacji finansowych było i czeczotka musiał oddać trochę pieniędzy, które po prostu ukradł. I co dalej było z czeczotką? Ano nic. Umarł śmiercią naturalną w 1587 roku. Dopuszczał się przestępstw do końca życia. Nigdy właściwie nie skazany za żadne z nich. Oto co dobrze, bycie dobrze ustawionym u władzy i manie dobrych znajomości sprawia. To jest taka uniwersalna lekcja, która sprawdza się niestety do dziś. Jak widzimy, wystarczy mieć odpowiednio dużo władzy, żeby nam najgorsze skurwysyństwa uchodziły płazem. Smutne to. I dzieje się tak samo od wieków. I to jest koniec historii krwawego burmistrza Krakowa, burmistrza czeczotki. Jak będziecie odwiedzać Kraków, chyba że jesteście z Krakowa, to pójdźcie na ulicę Świętej Anny, możecie zobaczyć, gdzie mieszkał. Ta kamienica, co prawda w tej formie, w której istniała w XVI wieku, nie jest obecnie, jedynie jej fragmenty pozostały, ale miejsce jest to samo. Na tyle dzisiaj. Do usłyszenia.